Lucyna może umyć 95 samochodów w 5 dni. Ile samochodów Lucyna może umyć w 11 dni? Jak zawsze, zachęcam Was do zatrzymania teraz tego filmu i obliczenia tego samodzielnie. Powiem Wam, jak ja bym to zrobił. Mając dane w treści zadania, że 95 samochodów Lucyna myje w 5 dni, czy możemy na podstawie tych danych obliczyć, ile samochodów Lucyna myje dziennie? Bo jeżeli możemy, to wystarczy liczbę samochodów mytych dziennie pomnożyć razy 11 i będziemy wiedzieli, ile myje w ciągu 11 dni. Spróbujmy właśnie w ten sposób. Mamy 95 samochodów umytych w 5 dni. I jeżeli zamiast 5 dni zapytamy o jeden dzień, to żeby z 5 zmienić liczbę dni na 1, musimy podzielić przez 5. I w takim razie, żeby wyznaczyć liczbę aut umytych w jeden dzień, musimy 95 również podzielić przez 5. Obydwie liczby dzielimy przez 5. Ile to jest 95 podzielone przez 5? Jeżeli 5 razy 20 to 100, to 5 razy 19 to 95, o jedną piątkę mniej. Czyli 19 samochodów. Lucyna może umyć 19 samochodów w jeden dzień. Jeżeli taki sposób obliczania w pamięci jest dla was zbyt szybki, to można też pisemnie podzielić. 95 przez 5. 5 mieści się w 9 jeden raz. 1 razy 5 to 5. Odejmujemy. 9 minus 5 to 4. Spisujemy piątkę. 5. 5 mieści się w 45. 9 razy. 9 razy 5 to 45 i reszta 0. To, co tu zrobiliśmy, to podzieliliśmy obydwie te liczby przez 5, żeby wyznaczyć liczbę umytych aut na dzień. I otrzymaliśmy wynik taki, że Lucyna może umyć 19 samochodów na dzień. 19 aut w każdy jeden dzień. Jeżeli teraz chcemy obliczyć, ile aut Lucyna może umyć w 11 dni, to mnożymy liczbę dni razy 11 i liczbę aut również musimy pomnożyć razy 11. Ile to jest 19 razy 11? Jeżeli jesteście dobrze w obliczeniach w pamięci, to możecie użyć na przykład takiego sposobu, że 19 razy 10 to 190, i do tego dodamy jeszcze jedną dziewiętnastkę i mamy 209 samochodów. Ale możemy też pomnożyć pisemnie. 19 razy 11, 1 razy 19 to 19 i 1 razy 19 to 19. Dodajemy i otrzymujemy 209 i odpowiedź brzmi lucyna może umyć 209 samochodów w 11 dni. Jeszcze jeden przykład. 8 baterii kosztuje w sklepie osiedlowym 10 zł. Ile kosztuje 6 baterii? I jeszcze raz zatrzymajcie teraz ten film i spróbujcie obliczyć to samodzielnie. Skorzystajmy z tej samej techniki obliczeń. Jeżeli 8 baterii kosztuje 10 zł, to wyznaczmy cenę jednej baterii. Będzie ona kosztować 1/8 ceny. Z 8 do 1 musimy podzielić przez 8. Jaką liczbę otrzymamy, jeżeli 10 podzielimy przez 8? Będzie to właśnie cena jednej baterii. 10 podzielone przez 8 to to samo co 5 czwartych, a to to samo co 1 i 1 czwarta. I jeżeli mówimy o pieniądzach, to lepiej to zapisać jako 1 i 25 setnych. Czyli jedna bateria kosztuje złotówkę i 25 groszy. Ile w takim razie kosztuje 6 baterii? Liczbę baterii mnożymy razy 6. Złoty 25 również musimy pomnożyć razy 6. To będzie 6 i jeszcze złoty 50, bo 6 razy 25 to 150. Czyli to będzie 7 zł i 50 groszy. Żeby się upewnić, że są to poprawne obliczenia, pomnóżmy pisemnie 1 zł i 25 groszy razy 6. 6 razy 5 to 30. 6 razy 2 to 12 i plus 3 to 15. 6 razy 1 to 6, plus 1 to 7. Mamy razem dwie cyfry po przecinku, czyli przecinek jest tutaj i gotowe. 7 zł i 50 groszy. Istnieją oczywiście inne sposoby rozwiązywania takich zadań. Można na przykład powiedzieć, że 6 baterii będzie kosztować 6 ósmych ceny 8 baterii. Ale czasem może być to trochę mylące. Mnie się w takich obliczeniach czasem mieszają strony albo liczniki z mianownikami. Bardziej mi się podoba obliczenie najpierw ceny jednostkowej, ceny pojedynczej sztuki, a potem pomnożenie tego razy 6. Taki sposób wydaje mi się bardziej komfortowy, łatwiej zrozumieć w ten sposób, co się dzieje w trakcie obliczeń i dlaczego.